No dzień dobry. Jestem w lesie, w środku lasu, w okolicach Międzyrzecza. Ciekawe jest to, że w lesie jest... Wszystkie drogi są wybetonowane. Tak, wszystkie drogi są wybetonowane. A wybetonowane są dlatego, że tutaj w pagórkach tych lasów są ukryte bunkry i schrony przeciwatomowe na broń atomową wybudowane przez Sowietów, którzy byli uprzejmi tyle lat okupować Polskę. Także w środku lasów bunkrów nie ma, bunkry są poukrywane. Informacje na tabliczkach jest, że zakaz poruszania się grozi kalectwem i bądź śmiercią. Natomiast wiele pagórków jest zarośniętych. Wiele widać pozostałości po betonach, drogach dojazdowych, konstrukcjach rozpadających się, praktycznie z zakazem zwiedzania. Ciekawe, ale to tutaj. Tutaj były te słynne schrony atomowe, którym się Sowieci uzbrajali na wypadek ataku. Także naprawdę takie lasy są pełne tajemnic. Co rusz jakiś wystający, niby to kamień, okazuje się, że to żelbet. Ciekawe. Wszystko pozamykane, nieudostępnione. Tyle.